this it? We made it. Dowiadujesz się, gdzie mieszka mężczyzna odpowiedzialny za śmierć twojego ojca. Przemierzasz pół kraju z garstką przyjaciół, jednak okazuje się, że miasto wygląda jak twierdza i zdobycie go jest niemożliwe. Jedna z towarzyszących ci osób okazuje się być w ciąży, więc przyjaciele chcą wrócić. Okay. It's not just that, though. Should I say congrats? When everyone else sees this, they're gonna want to turn back. Wyruszasz więc sama pod wpływem impulsu, bez żadnego konkretnego planu. Padasz na stado zainfekowanych i od śmierci ratuje cię akurat ta osoba, której poszukujesz. Bo akurat miała tego dnia patrol i akurat przechodziła przez właśnie tą okolicę. Co za przypadek! Boże! Na pomoc! Mordę! Możemy mu pomóc? Zapnij pasy, Eli. No ale co z nim? Wcale nie jest ranny. Joel był człowiekiem chorobliwie nieufnym. Tutaj idzie z obcą osobą do grupy jej uzbrojonych po zęby przyjaciół i nie reaguje nawet na ich niezwykle podejrzaną reakcję na dźwięk jego imienia. No tak, ale była śnieżyca i musieli się gdzieś schronić. No tak, była śnieżyca i musieli się ukryć, tyle że Joel znał dziesiątki innych obiektów, do których mógł iść. Patrolując okolice od 4 lat, znał ją jak własną kieszeń. A jak widzimy, w okolicy było pełno porzuconych zabudowań. W tej scenie zresztą kryje się więcej głupot. Tommy przedstawia się prawdziwym imieniem, mimo iż ma świadomość, że po świecie chodzą pozostałości organizacji świetlików, którym Joel nadepnął na odcisk. Członkowie grupy Abby po dokonanej egzekucji zostawiają przy życiu odgrażających się świadków morderstwa, którzy są ewidentnie związani emocjonalnie z ofiarą. No bo co może pójść nie tak? Mimo iż Eli zabiła większość przyjaciół Abby, w tym jej ukochanego i kobietę w ciąży, ta darowuje jej życie. A dosłownie sekundę wcześniej z premedytacją chciała poderżnąć gardło kobiecie w ciąży. Put some faith in us, trust us, we're gonna do right by you. Eli ma idealnie poukładane życie na farmie, a mimo to wyrusza na poszukiwanie kobiety, która już dwa razy darowała jej życie. Mimo iż na miasto co jakiś czas napada stado zainfekowanych, Eli i Dina żyją sobie bezpiecznie na farmie, bez żadnych specjalnych zabezpieczeń. Chroni je tylko płot, a wszyscy wiemy, co oznacza płot dla zainfekowanych. Colleen Foch to kulturystka użyczająca ciała Abby. Sprawdźmy, jak wygląda jej dieta. Organiczne ziemniaki, płatki, ryż, makaron, awokado, masło orzechowe, różne nasiona, wołowina, bekon, kurczak, brokuły, marchew, kalafior. A teraz zobaczmy, jak odżywia się Abby. No właśnie, jakim cudem Abby udało się zrobić taką masę w postapokaliptycznym świecie? Do tego potrzebna jest wysokobiałkowa dieta, a nie jeden burrito na dzień. Na końcu gry Eli nie zabija Abby. Dlaczego? Bo dowiadujemy się, że mimo wściekłości na Joela, pogodziła się z nim. A skoro pogodziła się z nim mimo tego, co zrobił, to można pogodzić się z każdym. I would like to try. Tyle, że my jako gracz dowiadujemy się o tym w tym momencie, jednak Eli wiedziała już o tym od dawna, więc całość nie ma sensu. Jeśli pogodzenie się z Joelem to powód, aby zaniechać zemsty, to po co opuściła farmę? Wiem, że miała zespół stresu pourazowego, jednak skoro pogodzenie się z Joelem było impulsem do zaprzestania wendetty, powinna to zrobić wcześniej.
Jednak Neil Druckmann wolał na kolanie dopisać zamknięcie historii, niż skupić się na związku przyczynowo-skutkowym. Dwójka nastolatków ratuje życie Abby. Powoduje to wytworzenie więzi emocjonalnej między nimi, mimo iż Abby była do tej pory jednym z najlepszych zabójców serafitów. God damn it, he's just a kid. You have 3 seconds to get away from that scar. Skoro Abby jest taka empatyczna, to dlaczego uratowanie jej życie przez Joela nie zmieniło jej opinii o nim? Głupia jest też ta scena. Isaac skupia całą swoją uwagę na Abby i jakimś przypadkowym dzieciaku, zamiast na toczącej się za jego plecami wojnie. Ten przywódca to debil i zasłużył na to, co go spotkało. W tej retrospekcji kryje się drobny błąd. W oryginale chirurg wygląda na starszego i nosi inny fartuch. Put some faith in us, trust us, we're gonna do right by you. Okay.